Chcę wam zaśpiewać pewną piosenkę, autobiografię ludzkości. Gdy Bóg stworzył ich, tak swobodnie mogli żyć, tylko jeden zakaz dał. Ewę szatan zwiódł, uwierzyła w kłamstwo mu i zrobiła to, co chciał. Popełnili grzech, na świat sprowadzili śmierć, Adam winę zrzucić chciał. Bóg sam okrył ich i choć kazał z raju iść, o zbawieniu słowo dał. Poszli razem w dal, niosąc wstyd swój oraz żal, podzieleni byli już. On ujarzmiać miał ziemię, co rodziła chwast, ona pomóc miała mu. Zamiast w chwale żyć i w jedności z Bogiem być, o błąd oskarżali się. Owoc tego rósł, kiedy Kain podniósł nóż, Abel zginął. Stało się. Mnożyli się, brnęli wciąż głębiej w grzech, coraz trudniej im było już żyć. Samotnie tak szli na cały ten świat, by zdobyć go. Kłócili się, lała się wciąż świeża krew, ale dosyć nie było wciąż im. Złaknieni tak i czujący wciąż brak miłości brak. Wreszcie nadszedł czas, gdy Bóg się na ziemię wdarł, jako człowiek przyszedł tu. Z ducha zrodził się, by przez życie z Ojcem przejść i by chwałę oddać Mu. Gdzie pojawiał się, uciekała przed nim śmierć, dzieła diabła niszczył tam. Tłumy za nim szły, on uzdrawiał, służył im, lecz na krzyż poszedł sam. Skazali go, choć nie on czynił zło, jednak to on sam życie swe dał. Bo tylko śmierć jest zapłatą za grzech, to prawo jest. Wypełnił je, wziął na siebie ich grzech i to za nich przeklęty się stał. Zrobił to, by z winy oczyścić ich przez swoją krew. Weź dzisiaj to, co wykonał już on, uwierz, a prawda wyzwoli cię. Otworzył drzwi, możesz znów z Bogiem żyć i miłość mieć. Wiarą to chwyć, Jezus zawołaj dziś, swoje ego na Niego dziś zmień. Zaproś Go, byś mógł już wiecznie z Nim żyć, narodzisz się. Kochani, każdy z was ma jakąś autobiografię. Każdy z was zawiódł się nieraz na jakimś człowieku, na jakiejś idei, na jakiejś rzeczy. Ale jest jeden, który nie zawodzi. Jest Jezus Chrystus, który nie zawodzi. On nie zawodzi z jednego powodu, ponieważ to jest Bóg, niezmienny Bóg, który raz przyszedł na tą ziemię, raz zapłacił cenę za ciebie, raz zmarł pod winą twoją, raz wziął na siebie twój wyrok śmierci i raz zmartwychwstał, raz cię wyzwolił. I jeśli nie doświadczasz tego wyzwolenia w swoim życiu, to tylko dlatego, że tego nie przyjąłeś osobiście. To chodzi o to, ze zbawieniem chodzi o to, żeby przyjąć to osobiście,
nie jako jakiś bzdurny opłatek, ale przyjmij osobiście osobę, bo Bóg jest osobą, Jezus Chrystus jest osobą. On jako osoba tutaj przyszedł na ziemię, jako osoba umarł, jako osoba zmartwychwstał. Jeśli jesteś człowiekiem, o ile jesteś człowiekiem, to potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz zbawienia, ponieważ każdy człowiek zgrzeszył, każdy człowiek zbłądził, każdy człowiek jest z natury egocentryczny. I ten egocentryzm, czyli wewnętrzna pustka w człowieku, wewnętrzna dziura, której się nie da niczym zapełnić, to jest ten błąd, który skazuje cię na piekło. Ale nie tak ma być. Bóg w Jezusie Chrystusie wyraził swoją wolę. On powiedział, tak chcę, żeby każdy był zbawiony. I tak mogę to zrobić, żeby każdy był zbawiony. I On to zrobił. Przetarł drogę do tego, żeby każdy człowiek mógł przyjąć do swojego wnętrza Jego naturę, Jego ducha. Tylko, że to się dzieje nie bez udziału Twojej decyzji. To musi spotkać się z Twoim tak. To, co On zrobił, musi się spotkać z Twoim tak. Jeśli dzisiaj przechodzisz obojętnie, to już właśnie podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję o swojej wieczności. O czymś, co będzie znacznie dłużej trwało niż ten kawałek, który przeszedłeś na tej ziemi. Nie wiem, ile ci jeszcze zostało życia w tym ciele, w tym biologicznym ciele, ale wiedz, że życie człowieka nie kończy się razem z ostatnim oddechem, ponieważ jesteś zaprojektowany na wieczność. Twoja dusza, czyli psychika, są wieczne. Wiecznie będziesz doświadczać albo życia, albo śmierci, albo życia, albo relacji z Bogiem, który jest dobry, który jest miłością. Albo będziesz doświadczał relacji z tymi, którzy zostaną wrzuceni do piekła. Nie przez to, że Bóg jest mściwy, tylko przez to, że oni sami zdecydują. Człowiek sam decyduje, czy idzie do nieba, czy do piekła. I dzisiaj stawiam przed Tobą pytanie, dokąd chcesz iść? Dokąd chcesz iść? Dokąd zmierzasz? Dokąd chcesz iść? To jest Twoja decyzja. Czy chcesz być złączony z Bogiem? Czy chcesz przyjąć to, co Jezus zrobił na krzyżu? Chcesz? Chcesz? Naprawdę chcesz? Chcesz doświadczyć realnie Boga? Chcesz? Ja jestem inny. Cześć. Pomodlę się o Ciebie teraz. Tak? Jak masz na imię? Jakub. Chcesz realnie doświadczyć Boga w swoim życiu? Tak? Ja modlę się teraz, zdzieram każdą zasłonę demoniczną z jego oczu i uszu. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, żeby każda demoniczna zasłona teraz padała w nim. Przez moc krwi Jezusa nakładam krew Jezusa na jego ciało, na jego emocje, na jego umysł. W imieniu Jezusa ja teraz, Ojcze, na podstawie jego decyzji zapraszam Ciebie, abyś dotykał jego. W imieniu Jezusa też się teraz spotkanie z Bogiem jest bardzo proste. Spotkanie z Jezusem Chrystusem jest bardzo proste. Wystarczy chcieć. Wystarczy zawołać prosto z serca. Wystarczy zawołać o prawdę. Jeśli zawołasz o prawdę, to na pewno spotkasz się z Bogiem. Jeśli pragniesz poznać prawdę, na pewno spotkasz się z Bogiem. Na pewno spotkasz się z Jezusem. Jeśli nie wystarcza ci to, co tu i teraz,
jeśli nie wystarcza Ci płaskie życie, jeśli nie wystarcza Ci ta powierzchowność, jeśli nie wystarcza Ci materializm, jeśli to Ci nie wystarcza, jeśli jesteś zawiedziony czymkolwiek, co się wydarza w Twoim życiu, to zawołaj o prawdę, zawołaj o prawdę. Bóg jest i On jest realny i On Ci odpowie, bo każdy, kto szuka, ten znajdzie. Każdy, kto szuka. Ja przez całe życie 30-letnie nie szukałam, w ogóle nie szukałam, ale później zawołałam o prawdę i spotkałam się z realnym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I to zmieniło moje życie. To zmieniło moje życie. To mnie uratowało. Byłam martwa, a jestem żywa. I to, że jestem żywa, mogłam ocenić dopiero wtedy, kiedy spotkałam życie, bo Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. Wcześniej wydawało mi się, że ja żyję. Wcześniej wydawało mi się, że jestem w miarę wolna. Wcześniej wydawało mi się, że w miarę dobrze sobie radzę. Ale to jest nic w porównaniu z tym, co dzieje się w człowieku i z człowiekiem w momencie, kiedy spotyka się z Jezusem Chrystusem, z realnym Bogiem. To jest nic. To jest nic. Wszystko to są śmiecie. To jest byle gówno. Naprawdę. Życie bez Boga jest byle czym. To w ogóle jest marna egzystencja. Mizerne jest. Cokolwiek masz w swoim życiu, czymkolwiek się szczycisz, to jest mizerne. To jest nic nie warte, ponieważ to się kończy. To wszystko jest skończone. To jest skazane na śmierć. A Bóg jest życiem. Jedynie Jezus Chrystus jest życiem. I tak naprawdę w momencie, kiedy ja poznałam życie, ja mogłam zobaczyć, w jakiej mizerii ja tkwiłam, w jakiej w ogóle ułudzie żyłam wcześniej i jak bardzo byłam martwa. Zaświadczam Ci o tym, świadczę Ci o tym, że w ogóle Bóg jest życiem, że prawdziwe życie jest na wyciągnięcie Twojej decyzji, Twojej decyzji. Po prostu. Ja musiałam zgwałcić swój umysł. Ja byłam intelektualistką. Tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam, że Bóg jest realny. Ale odważyłam się wyciągnąć tam swoją wiarę. Odważyłam się zawołać do Niego jak do osoby. I poznałam osobę. Bardzo prosta rzecz. Poznałam Jezusa. Narodziłam się na nowo, jestem zbawiona, jestem uratowana. I tak może mieć każdy człowiek. Życzę Ci tego.